Czas na prognozę pogody. Adam Giza, kłaniam się i zapraszam. W czwartek, 20 października, pozostaniemy pod wpływem płytkiego niżu z nad Niemiec. Z zachodu w głąb Polski będzie przemieszczała się frontowa strefa umiarkowanych opadów deszczu. Najbardziej popada mniej więcej wzdłuż linii Wisły. Padać nie powinno jedynie na Suwalszczyźnie i krańcach południowo-zachodnich. Nasz kraj pozostanie w dość ciepłej masie powietrza pochodzenia atlantyckiego. Ciśnienie atmosferyczne powinno wolno spadać i w Warszawie wczesnym popołudniem wyniesie 1005 hektopaskali. Wiatr z reguły zapowiada się słabo z kierunków wschodnich, a na wschodzie umiarkowany i dość silny. Biometr wszędzie będzie niekorzystny. Teraz to wszystko, do usłyszenia.